Zespół młodych badaczek o bardzo dużym wyczuciu społecznym postanowił realizować projekt, którego celem jest ocena stanu środowiska w miejscowościach, z których pochodzą lub w których mieszkają. Nazywam się Gosia, razem z koleżankami uczymy się w 6. liceum ogólnokształcącym w Białymstoku i mamy projekt, który nazywa się Waloryzacja środowiska przyrodniczego w wybranych dzielnicach Białegostoku i na obszarach podmiejskich na podstawie skali porostowej. Celem naszego projektu było zbadanie stanu środowiska na podstawie porostu, które są bioidentyfikatorami. Obserwowaliśmy porosty występujące na drzewach zarówno w mieście, jak i na wsi, a następnie dokonaliśmy ich szczegółowej analizy. Określiliśmy ich położenie w stosunku do powierzchni drzewa, a następnie na podstawie skali porostowej stwierdziliśmy stopień stężenia SO2 i strefę skażeń występujących w miejscach badań. Metoda, która została zastosowana, to bioindykacja z użyciem porostów. Projekt jest jeszcze w fazie opracowania. Po opracowaniu posłuży celom projektowym, a także zostanie udostępniony mieszkańcom okolic, w których został zrealizowany. Zgłosiliśmy swój projekt do konkursu Naukolatek. Naszym celem jest zachęcenie innych do dbania o środowisko. Chcemy pokazać, jak ważną rolę w przyrodzie odgrywają porosty oraz jak bardzo ciekawe i złożone jest ich życie. A przede wszystkim chcemy zarażać innych ciekawością do otaczającego nas świata natury. Projekt organizowany przez Politechnikę zakłada realizację projektu w grupach, dzięki czemu młodzież uczy się zdyscyplinowania, pracy w grupie, zaangażowania, odpowiedzialności za siebie, a w przyszłości być może pozwoli wybrać własną drogę życiową, która będzie opierała się o kierowanie grupami.